Dzień dobry Państwu, jest z nami Dariusz Golis i prezes AZS Włocławek. Witam serdecznie, dzień dobry. No co się spotkaliśmy? To jest turniej piłki ręcznej, tak? Dzisiaj. No dzisiaj mamy właściwie trening przygotowujący nas do wielkiej imprezy, która odbędzie się w najbliższy weekend, w piątek, sobotę i w niedzielę. Kategoria młodzika w naszej dyscyplinie piłki ręcznej będzie reprezentować nasze miasto w 1/16 Mistrzostw Polski w tej właśnie kategorii. A to jest również koszykówka i są też inne dyscypliny, tak? Dobrze. Tak, no w samym zamyśle AZS miał być wielodyscyplinowym klubem i tak się stało. Dzięki dobrej organizacji, że tak powiem, wewnątrzklubowej stworzyliśmy cztery dyscypliny sportu. No trzema tak naprawdę jesteśmy już w rozgrywkach mistrzowskich. Kolejną dyscypliną jest koszykówka. Koszykówka, która już skończyła swoje zmagania. Mówimy tutaj o drugiej lidze koszykówki kobiet. No i mamy jeszcze trzy zespoły tenisistów stołowych, którzy rywalizują jeszcze o punkty, kończąc sezon, ale tutaj rzeczywiście z dużym naciskiem na sukcesy, bo dwa z tych trzech zespołów przygotowują się do awansu ligi wyżej. Mamy w swoich zasobach również sekcję piłki nożnej. Rozpoczęliśmy piłkę młodzieżową chłopaków. Myślimy o piłce kobiecej. Wielodyscyplinowość w naszym klubie to dość charakterystyczny element, który chcemy w naszym mieście i w naszym regionie propagować. Bardzo to się mieszkańcom podoba właśnie, bo brakuje wielu innych dyscyplin. Jest ambi przede wszystkim, koszkarski, mężczyzn, a brakuje poważnych drużyn w innych dyscyplinach. Staramy się w jakikolwiek sposób dopełnić pewien deficyt, który gdzieś tutaj w mieście funkcjonuje, a mianowicie koszykówka kobiet. Nie mamy jak gdyby tutaj drugiego alternatywnego rozwiązania. Są oczywiście panie, które trenują, ale nie występują w mistrzowskich zawodach. No, piłka ręczna oczywiście jest w klubie sportowym we Włocławku, w Junaku, ale myśmy spojrzeli jak gdyby możliwość w naszych szeregach również kultywowania tej dyscypliny i tak się stało. Jest młodzież, która chce grać u nas, jest młodzież, która chce grać w Junaku. No tenis stołowy to jest duża reaktywacja, dlatego też, że to już dużo upłynęło czasu od lat 90., kiedy tenisiści stołowi z napisem Włocławek występowali w wysokiej klasy rozgrywkach. No my to wszystko jak gdyby staramy się reaktywować, uzupełniać deficyty i propagować przede wszystkim sport wśród młodzieży. A więcej o tym turnieju piłki ręcznej, bo to rozumiemy, jaki to jest szczebel, województwa były. No więc tak, jesteśmy mistrzami województwa i to nas jak gdyby desygnowało do 1/16 rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Aha. W związku z tym, że wystąpiliśmy jako mistrzowie z naszych grup rozgrywkowych, mamy jak gdyby ten awans do tego, aby i dyspensę do tego, aby zorganizować taką imprezę właśnie u nas we Włocławku. Wielka impreza, bo przyjeżdża zespół z Kościana, czyli przedstawiciel Wielkopolski, Zachodniopomorskiego, czyli Szczecin i Zielona Góra. I tutaj będziemy mieli jak gdyby obsadę czterech zespołów, które tak jak już wspomniałem w dniu dzisiejszym w jednym z wywiadów, nie ma słabych zespołów, więc będzie to już rzeczywiście rywalizacja na poziomie młodzika bardzo wysoka. Z czterech województw rozumiem, tak? Z czterech województw, cztery Pomorskie, Zachodniopomorskie. Zachodniopomorskie, Wielkopolskie i Dolnośląskie. Rozumiem. Kiedy ten turniej się odbędzie? Turniej się odbywa od piątku do niedzieli, czyli już w piątek są pierwsze mecze. Każdy zagra z każdym, więc nasz zespół również przygotowuje się na to, aby rywalizować z tymi trzema wymienionymi klubami. Od piątku do niedzieli, rozumiem. Od piątku do niedzieli. Od piątku do niedzieli, tak jest. I w niedzielę zostaną wyłonione dwa zespoły, które awansują dalej. Czyli dwa zdobywające najwyższe lokaty przechodzą dalej. Rozumiem. Zapraszamy w takim razie do kibicowania. Nie możemy zaprosić do hali. Wiemy doskonale, że są obostrzenia, ale... Jesteśmy przygotowani bardzo fajnie sprzętowo. Będziemy dawali relacje live, więc zapraszamy serdecznie na nasz profil facebookowy, ale i również WLC ma stać się tym, który będzie podlinkowywał, że tak powiem, naszą transmisję i tutaj będzie nam niezmiernie miło, gdy właśnie ten portal będzie nas tutaj wspierał po to, aby ci wszyscy, którzy sympatyzują z tą dyscypliną, mogli oglądać na żywo. Oczywiście, będziemy na pewno obecni na hali. Tak jak prezes wspomniał, będziemy również dawać relacje. Także dziękujemy. O, piłka tutaj, aż piłka nam wpadła. Dziękujemy panie prezesie za rozmowę. Życzymy powodzenia. Widzimy się w niedzielę i mam nadzieję, że zwycięską niedzielę. Ja też mam taką nadzieję, czego życzę mojej drużynie, naszemu klubowi, no i wszystkim sympatykom, którzy będą nam kibicować. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.